Cześć, witam Was moi drodzy na portalu wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek firmy SteelSeries, jednak tym razem nie będą to słuchawki z serii Siberia. Tym razem jest to model 5HV3, czyli jedne z trzech takich nowo dostępnych słuchawek SteelSeriesa. Model pośredni pomiędzy modelem 3HV2 oraz modelem 9H najbardziej zaawansowanym. Te słuchawki też cenowo są takie pośrednie, kosztują około 250 zł. No i rzućmy sobie okiem na kartonik, czego się dowiemy. Oczywiście widzimy zdjęcie samych słuchawek. Informacja, iż słuchawki generują zaawansowany dźwięk, chowany mikrofon oraz regulacja głośności na kablu oraz wymienne kable do komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych. Po bokach również ilustracje. No i zobaczcie, co mamy z tyłu. Mamy takie bardzo fajne zdjęcie, które pokazuje nam, jak te słuchawki się rozkładają. Bardzo ciekawie to wygląda. Pałąk odczepiamy, muszlę odczepiamy. Zobaczymy za chwilę, jak to ma się w praktyce. Bardzo fajne dla podróżujących, ponieważ można te słuchawki sobie w częściach wrzucić w bagaż i zajmują pewnie naprawdę mało miejsca. Mamy także dane techniczne, rzućcie okiem. Jeśli chodzi o pasmo, to mamy takie troszeczkę niestandardowe. Ponieważ standard jest to pomiędzy 20 Hz a 20 kHz, to mamy zakres troszeczkę rozszerzony od 16 Hz aż do 28 kHz. Impedancja 32 ohmy i stosunek sygnału do szumu 113 dB. Mamy także długości okablowania 1,2 m podstawowe plus 2 m przedłużenie, 3,2 m łącznie oraz dostępne wtyki. Zobaczymy to sobie za chwilę. No i oczywiście dane mikrofonu. Tutaj mamy też ilustrację kabelków, jakie się znajdują w komplecie i kompatybilność z poszczególnymi systemami. I dobrze, otwieramy kartonik. Zobaczmy te słuchawki na własne oczy. Powiem Wam, że na targach PGA z Dawidem mieliśmy okazję je zobaczyć, nawet przymierzyć i posłuchać ich dźwięku. Ale oczywiście przetestowanie na spokojnie w naszym studio będzie o wiele ciekawsze. Ok, moi drodzy, słuchawki już mamy na stole. Za chwilkę do nich wrócimy. Zobaczmy jeszcze, co nam tutaj ciekawego wypadło. Widzę, że jest to jakaś instrukcja, jak należy połączyć te kable. Oczywiście standard naklejka SteelSeriesa. Informacje. No i tylko taka ilustracja, że do komputera stacjonarnego mamy osobny wtyk na słuchawki, na mikrofon, natomiast do komórek, tabletów jest pojedynczy wtyk. Czyli zapewne mowa o tej przejściówce. Mini jack oraz takie micro USB. Cóż my tu jeszcze mamy, zobaczcie. To jest to dwumetrowe przedłużenie. Pozłacane mini jacki do słuchawek i do mikrofonu. I także wtyki, oczywiście, żeby przedłużyć to, co wychodzi nam z słuchawek. I zobaczmy tą stronę przewodu. Tak, zaczniemy troszkę od końca. 1,2 m podstawowy przewód, oczywiście w oplocie, rozgałęziający nam się tutaj na końcówkę słuchawkową i mikrofonową. W tym miejscu odczepiany. I możemy tutaj założyć sobie właśnie tą przejściówkę na smartfon, na tablet. Powiem Wam, że bardzo fajnie pomyślane, ponieważ czyni z tych słuchawek takie bardziej uniwersalne narzędzie. Zobaczcie, kabelek jest elastyczny, fajnie zabezpieczony, jak zresztą zawsze u SteelSeriesa. I regulacja bardzo podobna do tej znanej z Siberii. Też taki suwaczek do włączenia, wyłączenia mikrofonu i pokrętełko. Cała regulacja w matowym plastiku. Wygląda całkiem ok. No i same słuchawki, moi drodzy. Wyglądają naprawdę fajnie. Regulację mamy wysuwaną z pałąka. Dzięki czemu, zobaczcie, są naprawdę duże. Dopasują się do każdego bez wątpienia. Nauszniki wyginają się w ten sposób. A na boki tylko troszeczkę. W takim zakresie. No i patrzmy po kolei. Oczywiście słuchawki typu zamkniętego zakrywają całe uszy, skórzane gąbeczki, bardzo miękkie, pomarańczowa wyściółka. No i bardzo miła niespodzianka, ponieważ mat, mat, wszędzie mat.
Wszędzie mamy matowy plastik, nie mamy żadnych błyszczących elementów, poza taką bardzo, bardzo cienką, delikatną obwódką tych nauszników. Logo CCRS-a oraz cały napis. Z drugiej strony to samo. I moi drodzy, mikrofon. O, wysuwa się naprawdę bardzo, bardzo lekko. Powiedziałbym, że nawet lżej niż w Cyberiach. Oczywiście mikrofon jest w pełni elastyczny, możemy go sobie dogiąć jak chcemy. I góra. Też fajne obicie, miękkie. Zobaczmy sobie jeszcze, jak jest z tym rozkładaniem, gdzie to nam tutaj się demontuje. Ok, widzę, że tutaj jest taka zapadka. Proszę bardzo. No i faktycznie, zobaczcie, sam pałąk. Jeden nausznik, drugi nausznik. Kabelek oczywiście można zwinąć, spiąć. I słuchawki możemy nawet sobie w częściach pochować po bagażu, jeśli nie mamy naprawdę na nie miejsca. No, bardzo przydatna rzecz. No i zrobimy sobie małą przymiarkę, jako że słuchawki najlepiej wyglądają oczywiście, jeśli założy się je na głowę, ponieważ pokazywanie takie w rękach nie daje Wam odniesienia. No, zobaczmy. No, powiem Wam, że leżą naprawdę fajnie, wygłuszenie otoczenia jest bardzo dobre, ponieważ w tej chwili swój głos słyszę mocno ściszony. Jeśli chodzi o przyleganie, no to jest świetne. Powiem Wam, że poruszałem troszkę głową dość intensywnie i trzymają się pewnie, nie ma ryzyka, że spadną, ponieważ zdarzało mi się przy niektórych słuchawkach, że pomimo dość dobrego przylegania, czy na przykład przechylę głowy w dół, słuchawki spadały, uderzały o ziemię. W tym przypadku nie ma to miejsca. Tak więc, jeśli chodzi o dopasowanie tych słuchawek, no to jest naprawdę fajnie. Podoba mi się też ten kształt, dość taki nietypowy. Nie mamy takiego bardziej okrągłego pałąku łukowatego, tylko właśnie taki troszeczkę rozciągnięty. Zobaczcie jeszcze raz. Tak wyglądają od boku. Tak więc, moi drodzy, jeśli chodzi o komfort, no to myślę, że jest naprawdę dobrze. Pozostaje jeszcze kwestia oczywiście dźwięku. Przy tych parametrach powinny grać bardzo dobrze. Oczywiście okaże się to w pełnych testach za kilka dni, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!